Dobry wieczór, a w warszawskim studiu ministra do spraw równości Katarzyna Kotula. Dzień dobry pani, Nowa Lewica. Dzień dobry panie redaktorze. Pan redaktor powiedział dobry wieczór i faktycznie zastanowiłam się, że to jakieś późne popołudnie, trochę ale z temperaturą lipcową. Ma pani rację, trochę z przyzwyczajenia, bo zazwyczaj o tej porze to już jest taki wieczór. Szaro, to można powiedzieć, że dobre popołudnie. Właśnie zastanawiam się, czy to dobre popołudnie dla koalicji. Zaskakuje panią to, że spotykają się liderzy koalicji dzisiaj od razu? To dobre popołudnie i to dobra decyzja o spotkaniu dzisiaj liderów, bo myślę, że liderzy powinni spotykać się regularnie. Ta decyzja mnie absolutnie nie zaskakuje. Myślę, że satysfakcjonuje mnie. Trzeba rozmawiać o tym, jak ma wyglądać współpraca w rządzie. A to będzie trudna rozmowa, myśli pani? My się nie boimy trudnych rozmów. Mam nadzieję, że ona będzie przede wszystkim owocna w kwestii tego, jak rząd ma ze sobą dalej współpracować. Za nami dopiero pierwsze 3 miesiące rządów. Dzisiaj jedna z najważniejszych, także dla mnie, ustaw społecznych przygotowanych przez ministra Dziemianowicz, więc dzieją się dobre rzeczy, ale jesteśmy po wyborach samorządowych, więc to naturalne, że takie spotkania się odbywają. Czy pani się spodziewa po tym dzisiejszym spotkaniu jakichś daleko idących decyzji, także personalnych? No ja słyszałam dzisiaj marszałka Szymona Hołownię, który mówił o umowie koalicyjnej, która nie jest Pismem Świętym, można ją renegocjować. Myślę, że renegocjować to możemy właściwie chyba tylko konkordat na dziś. To niepotrzebne słowa, też niepoważne w mojej ocenie, absolutnie. Myślę, że należy się skupić nad tym, żeby rząd pracował jak najlepiej, żeby mógł spokojnie przyspieszyć w kwestii dobrych propozycji, dobrych ustaw rządowych i tego wszystkiego, co każda z partii politycznych ma w swoich obietnicach. A jak pani odbiera te pomruki ze strony trzeciej drogi PSL-u o tym, że lewica zbyt szeroko jest reprezentowana, tak powiem bardzo delikatnie, w rządzie i w strukturach politycznych w stosunku do tego chociażby, jaki wynik osiągnęła w wyborach samorządowych? Jeśli dzisiaj Szymon Hołownia jako marszałek i jako lider Polski 2050 mówi o renegocjowaniu, no to należałoby porównać pewnie, a nie chciałabym być złośliwa, to znaczy myślę, że te utarczki powinny się skończyć. Ja mogłabym też powiedzieć, że należałoby porównać wynik PSL-u z 2018 roku i wynik tych wyborów samorządowych. Tam nie ma znacznego wzrostu. Trudno dzisiaj przewidzieć, co PSL-owi dała Polska 2050. I czy to jest 1, czy to jest 2%. Jeśli tak, no to chyba warto się zastanowić i może trochę pilnować języka i nie wychodzić z takimi propozycjami. Z tego, co słyszałam dzisiaj, premier Donald Tusk mówił otwarcie, że jakiekolwiek zmiany, jakiekolwiek rekonstrukcje w rządzie będą dopiero w czerwcu, czyli w tym okresie wakacyjnym prawdopodobnie, one będą wynikały z czegoś innego. Z tego, czy premier jest zadowolony ze swoich ministrów, czy ci ministrowie wywiązują się ze swojej pracy, jak produktywnie w rządzie pracują. I nad tym powinniśmy się jakoś Pani jest spokojna o swoje skupić. Miejsce? Ja nie poszłam do rządu, żeby być spokojna o swój stołek. Ja poszłam do rządu realizować konkretne postulaty. Postulaty nie tylko lewicy, ale także te postulaty, które mamy wspólne jako rząd koalicyjny koalicji 15 października. W kwestii równości jesteśmy i przygotowujemy się cały czas do tego, żeby powstał i był gotowy projekt rządowy, bo bardzo mi na tym zależy. A będziemy o tym rozmawiać. Stąd wielotygodniowe negocjacje w tej sprawie, głównie negocjacje polityczne, bo nie mamy tego w umowie. Ja się po prostu na tym skupiam. Dzisiaj też rozmowa, cały rząd Nowy program przeciwdziałania przemocy domowej przechodzi na podstawie tych nowych moich kompetencji. Będzie w departamencie, który powstaje w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ja się po prostu skupiam codziennie na pracy, panie ministrze, zanim porozmawiamy o pani resorcie, to porozmawiamy o takim wpisie, który przeczytałem w mediach społecznościowych. Jak się przegrywa albo zdobywa niesatysfakcjonujący wynik, to nie szuka się w innych partiach albo we własnym elektoracie, tylko robi się diagnozę, co robimy nie tak, koryguje kurs, wprowadza zmiany i walczy o lepszy wynik w następnych wyborach. Pani wpis. Tak, to mój wpis, który wynika... Oznacza to, że lewica powinna wprowadzić zmiany? To mogą być na przykład zmiany personalne? Panie redaktorze, ja nie chcę mówić o zmianach personalnych. Ja się skupiam Ależ to mnie właśnie najbardziej interesuje. Ja jestem byłym sportowcem zawodowym i mamą też byłej gimnastyczki artystycznej, która zdobyła wicemistrzostwo Polski. Ja Czyli wiem, nie boi się pani podejmować odważnych decyzji? Jak się przegrywa mecz, jak się schodzi do szatni, to się w tej szatni siada i nie wini się przeciwnika, tylko patrzy się na to, jakie się popełniło błędy. Te błędy się natychmiastowo naprawia, koryguje się kurs i już tak naprawdę w tych następnych wyborach, które są za rogiem, nie ma, dzisiaj jest naprawdę bardzo mało czasu między jednymi a drugimi wyborami. Coś nie zagrało. W mojej ocenie, komunikacja, narracja i strategia. Tam są te nasze słabe punkty i ja na tym bym się skupiła. Ja mam ogromny szacunek do naszych liderów, którzy przeprowadzili nas suchą stopą. Przez 2019 rok dobra decyzja o połączeniu różnych sił politycznych, jeśli chodzi o lewą stronę sceny politycznej, skonsolidowanie tego środowiska, ale potem także wprowadzenie nas do rządu. To znaczy, byłabym hipokrytką, gdybym powiedziała, że dzisiaj nie jest zasługą lewicy i jej liderów to, że jestem w rządzie. To jest ich zasługa. Ale przychodzi taki moment, w którym myślę, że trzeba porozmawiać o tym, co na lewicy my wszyscy robimy nie tak.
tak? No to co robicie? Że gdzieś nie tam tak? jest. Myślę, że mamy problem ze sprzedawaniem tego, co robimy w rządzie dobrze i co nam wychodzi i co dowozimy. Dzisiaj świetny projekt, tak jak mówiła ministra Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, aktywny rodzic, ale także wiele innych projektów i propozycji, z którymi Lewica do tego rządu przyszła. To pani ministra, wejdę pani w słowo i zapytam wprost, czy to, że przede wszystkim w tej kampanii wyborczej Lewica mówiła o aborcji, czy to nie był gwóźdź do trumny, czy to nie była przyczyna tego słabego wyniku? Lewica przede wszystkim w tej kampanii wyborczej mówiła o wiadomości SMS, którą wysyłamy do naszych wyborców. Żałuję bardzo, że to się nie przebiło, bo my naprawdę jeżdżąc w trasę, będąc w różnych miejscach w Polsce, spotykając się z naszymi kandydatami i kandydatkami, mieliśmy jeden główny cel. Mówić o samorządzie w kontekście szpitali, w kontekście szkoły, w kontekście tanich mieszkań na wynajem. Przecież nasz senator, wiceminister Kukucki, który te mieszkania w Włocławku budował, dzisiaj przystępuje do drugiej tury, będzie walczył tam o prezydenturę. To pokazuje, że my mamy naprawdę dobry program. Ale wie tylko pani, to się nie przebiło. Ale wie pani, co zostało tak na dobrą sprawę z kampanii Lewicy Samorządowej? Przynajmniej ja mam takie wrażenie. Ten spór marszałka Czarzastego z marszałkiem Hołownią, gdy nie chciał zająć się sprawą aborcji przed wyborami samorządowymi. No i potem ten fatalny wpis pani posłanki Żukowskiej. Na tyle nieparlamentarny, że nie będziemy go przytaczać. Ten wpis był niepotrzebny. Ja jestem przekonana, że on był niepotrzebny, bo może faktycznie takim burzliwym tygodniu, w którym toczyła się ta debata o aborcję, temat przerywania ciąży to jest temat, którego Lewica nie odpuści. To jest kwestia praw kobiet, godności, praw człowieka tak naprawdę i to też jest temat samorządowy. Niezależnie od tego, co mówią inni politycy, inne polityczki, potwierdzenie tego, że to jest temat samorządowy przyszło ze Związku Miast Polskich i Powiatów, które oświadczyły, że będzie duży problem z realizacją postulatu ministry zdrowia Izabeli Leszczyny. To pokazuje, że to jest temat ważny. Zgadzam się z tym, że być może inne postulaty niedostatecznie dobrze docierają do naszych wyborców, ale może też być tak, że ze względu na to, że nie zrealizowaliśmy tych obietnic, mówię jako koalicja 15 października, w umowie koalicyjnej jest ważne, kluczowe zdanie. Kobieta ma prawo sama decydować. To znaczy, że kwestie liberalizacji prawa aborcyjnego powinniśmy byli załatwić. Musimy też mówić do młodych i te rzeczy, które są dla młodych ważne, te postulaty po prostu spełniać. To jest ta zdemobilizowana grupa. Pani ministra, zależy mi na tym, żeby pani odpowiedziała na jedno pytanie, zanim podziękujemy słuchaczom RMF FM. Czy przez 2 miesiące do wyborów do Parlamentu Europejskiego zostanie uchwalona ustawa o związkach partnerskich? Bardzo bym chciała, żeby te prace postępowały. Jeśli chodzi o ustawę o związkach partnerskich, to toczą się intensywne polityczne rozmowy, które, i tu muszę oddać to uczciwie naszym kolegom i koleżankom, na przykład z PSL-u, na początku były bardzo trudne. Dzisiaj toczą się w zupełnie innej atmosferze, bardzo dobrej atmosferze. To, co budziło jakieś ogromne emocje, czyli kwestie urzędu stanu cywilnego, czy jakieś podstawowe zapisy, które miałyby regulować to, tą zmianę formalną, formalizację związków, które już istnieją, rodzin, które ze sobą żyją, prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe, dzisiaj już budzi coraz mniejsze emocje. Ja czuję, że premier powołał mnie do roli ministra do spraw równości po to, żeby powstał rządowy projekt. Rządowy projekt, który będzie miał gwarancję tego, że przez Sejm przejdzie i przejdzie przez Senat. Nie będziemy się dzisiaj zajmować prezydentem, bo to, czy podpisze, czy nie podpisze ustawy, to jest po jego stronie. A wie pani, że się zajmiemy, ale już w części internetowej. Pani ministra Katarzyna Kotula, ministra do spraw równości, Nowa Lewica, jest gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM. Słuchaczom dziękujemy. Zapraszamy do naszego radia internetowego RMF 24, no i oczywiście do naszych mediów społecznościowych. Pytam o to, czy ten dobry termin przed wyborami do Europarlamentu jest szczęśliwy, bo wcale nie jest tego pewien. Na przykład współkoalicjant, pani wspomniała o tej dobrej atmosferze ze strony PSL-u, a z kolei Krzysztof Paszyk, czyli szef klubu PSL Trzecia Droga, mówi, że to rozmawianie o tym przed eurowyborami nie jest wcale takim dobrym pomysłem. Zawsze jest dobry pomysł, żeby rozmawiać o prawach człowieka. Chodzi o to, żebyśmy uzyskali poparcie większościowe w ramach rządu koalicji 15 października. Bo tego poparcia nie ma w tej chwili. Nie chciałabym zdradzać szczegółów. Czekamy właśnie. Myślę, że jeśli powiem, że te rozmowy są dzisiaj w mojej ocenie na finiszu i będzie to projekt rządowy, ja na ten projekt patrzę jako na drugą ustawę o szczęściu. Taką pierwszą ustawą o szczęściu była ustawa o in vitro. To jest projekt, który uchwaliliśmy jako jeden z pierwszych na początku 10. kadencji Sejmu i ten projekt daje ludziom szczęście. Drugi projekt o szczęściu, ale też o godności, o prawach człowieka, o bezpieczeństwie. Powiem więcej. Liczę na to, że minister obrony narodowej Kosiniak-Kamysz, pan wicepremier, z którym też odbyłam kilka dobrych rozmów, potraktuje tą sytuację, trudną sytuację geopolityczną jako jeden z powodów,
powodów, dla których związki partnerskie powinny zostać uchwalone, bo dzisiaj ludzie ze sobą żyją od wielu lat, prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe i gdyby przyszło nam żyć w takich czasach i w takiej sytuacji geopolitycznej, jaka ma miejsce na przykład na Ukrainie, która właśnie wyszła z propozycją, żeby online można było zawierać małżeństwa, to myślę, że to byłoby dobre podejście, więc to jest o bezpieczeństwie, o godności, o prawach człowieka i o szczęściu. A jak pani mówi, że jest blisko przekonania tych nieprzekonanych, to między innymi tego nieprzekonanego ma pani na myśli, mówiąc o nim, o wicepremierze Kosiniaku-Kamyszu? Z ministrem Kosiniakiem-Kamyszem odbyłam bardzo dobre spotkanie tuż przed świętami wielkanocnymi. I przekonała go pani? I tak jak mówię, mam nadzieję, że wkrótce ten projekt pokaże się w wykazie prac legislacyjnych rządu. Nie rozmawiamy już teraz naprawdę o bardzo, bardzo drobnych szczegółach. Tak naprawdę przygotowujemy się do tego, żeby złożyć ten projekt do wykazu prac. Szkielet jest gotowy, ocena tego projektu regulacji jest gotowa, wszystko jest przygotowane. My też ten projekt konsultowaliśmy, zapisy tego projektu, właściwie te szczegółowe zapisy najważniejsze z organizacjami. Będziemy się z nimi jeszcze spotykać i mam nadzieję, że... Kiedy? Że w kampanii wyborczej do Europarlamentu ten projekt będzie szedł przez rząd. Co najważniejsze, strona społeczna zaraz po wygranych wyborach apelowała do nas o to, żeby najpierw była mowa nienawiści, potem żeby były inne zmiany. Tam nie było i niestety nie ma w umowie koalicyjnej związków partnerskich, więc moją rolą jest dzisiaj przekonać wszystkich koalicjantów, że to jest dobry i bardzo potrzebny projekt. Czy ten projekt o związkach partnerskich będzie albo rządowy, albo w ogóle go nie będzie? On może być poselski. My projekt poselski mamy nie gotowy. Nie ma pani z tym problemu. Możemy go złożyć w każdej chwili, ale uważam, że moją rolą jest praca na rzecz właśnie rządowego projektu, takiego, który dawałby nam gwarancję uzyskania większości. A dlaczego tak bardzo pani na tym zależy? Dlatego, że uważam, że rząd koalicji 15 października powinien realizować konkretne postulaty i powinien pokazywać, szczególnie po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, społeczność LGBT doświadczyła języka nienawiści, mowy nienawiści, hejtu, upolityczniania wszystkiego, co było związane z prawami człowieka, ale szczególnie z prawami osób LGBT. Pamiętam wszystkie kampanie wyborcze, w których temat i kreowanie w pozycji wroga osób ze społeczności LGBT było cynicznie używane przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. Proszę zwrócić uwagę, że część polityków, na przykład kandydat na prezydenta Warszawy, nawet pan Bocheński, wycofywał się już w ostatnich tygodniach i w ostatnich miesiącach z absolutnie haniebnych słów, których używał wtedy, kiedy były mu one politycznie potrzebne. To pokazuje, że my jesteśmy winni dzisiaj tej grupie społecznej dobrze przygotowany projekt, który zdobędzie poparcie większości, projekt, który przejdzie przez Sejm i który przejdzie przez Senat. Czyli fakty są takie w tej chwili. Nie mamy jeszcze decyzji, czy to będzie projekt rządowy, czy nie i nie wiemy jeszcze do końca, kiedy on będzie procedowany. Dobrze panią zrozumiałem? Ja chcę, żeby to był projekt rządowy i obiecuję zrobić wszystko i dowieść to do końca, żeby to był projekt rządowy. Będzie to projekt rządowy. Ale konkretnie, będzie to projekt rządowy. Będzie zapowiada projekt pani rządowy. Już zdecydowanie. To teraz wiemy mniej więcej, jak ma być procedowana ta ustawa. Natomiast teraz zajmijmy się samą ustawą, bo co do tego, że powinien być dostęp do informacji medycznej przez ludzi będących w związku partnerskim, czy do tego, że mają mieć prawa spadkowe, myślę, że tutaj sporu żadnego nie ma. Najwięcej emocji, przynajmniej z tego, co się zdążyłem zorientować, budzi sprawa dzieci w tych związkach. Zastanawiam się, jak pani chce to rozwiązać, bo pojawiało się takie sformułowanie przysposobienie dziecka do funkcjonowania w związku partnerskim. Jak pani sobie to wyobraża, co to znaczy? Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że to jedno z takich naszych dużych spotkań, nie indywidualnych, w największej grupie było z tęczowymi rodzinami. Chcieliśmy dokładnie poznać ich sytuację, sytuację prawną, sytuację poszczególnych rodzin. I dzisiaj trzeba powiedzieć tak, patrząc na tęczowe rodziny z pozycji dziecka, musimy zrobić wszystko, żeby dziecku temu zagwarantować bezpieczeństwo. To dziecko ma prawo do rodziny. Te dzieci w tęczowych rodzinach się wychowują. Trudno nam jest dzisiaj oszacować, ile tych rodzin naprawdę jest, najnowsze dane. Rząd CYF to jest około 140 tysięcy rodzin, w których wychowują się dzieci już od wielu lat. Mamy taką sytuację, w której ludzie ze sobą mieszkają, prowadzą gospodarstwo domowe, wspólnie wychowują dziecko bądź dzieci, ale na przykład jeden z tych rodziców, czyli ten rodzic niebiologiczny, nie ma prawa dostępu nie tylko do informacji medycznej, ale nie może także podejmować decyzji edukacyjnych. A bierzemy też pod uwagę fakt, że jeśli ten rodzic biologiczny umrze, a druga osoba, czyli ten rodzic społeczny tak zwany, albo opiekun, który nie jest dzisiaj niestety opiekunem prawnym formalnie, pozostanie z dzieckiem, to w świetle polskiego prawa jest dla tego dziecka osobą obcą. I to rozumiem, jest dramat tych dzieci i tych rodzin. I rozumiem, że ma się zmienić ten status dziecka w takim związku partnerskim i również to będzie dotyczyło związków jednopłciowych.
Tak, oczywiście, bo mówimy o związkach partnerskich jako o formie, no, mamy bardzo ważne wyroki europejskich trybunałów, które mówią jednoznacznie, że kierunkowo musimy iść w kierunku formalizacji tych związków. Mamy tęczowe rodziny, mamy pary, które ze sobą żyją od lat. Te pary dzisiaj przez państwo polskie są dyskryminowane, pomimo tego, że konstytucja gwarantuje im równość wobec prawa. Dlaczego nie mielibyśmy ludziom pozwolić na to, żeby zabierali związki partnerskie, żeby mogli te kwestie formalne uregulować? Są to czasami osoby, które są w wieloletnich, 15, 20, 25-letnich związkach. No, daleko nie trzeba szukać. Lider lewicy Robert Biedroń ze swoim partnerem, czyli ministrem Krzysztofem Śmiszkiem, są w wieloletnim związku. Nie mogą go jednak w Polsce sformalizować. Część osób wyjeżdża za granicę, tam zawiera małżeństwa, ale w Polsce te małżeństwa nie są uznawane. A ja jeszcze wracam do tych dzieci, bo zastanawiam się, co gdy taki związek jednopłciowy, związek partnerski się rozpada. Jeżeli teraz będziemy mieli, rozumiem, dziecko, które będzie przysposobione, tak, do życia w takiej rodzinie, czy to oznacza, że wtedy każdy z rodziców z tego związku będzie miał... Pierwszeństwo zawsze ma rodzic biologiczny. Będzie miał prawo do tego, żeby w sądzie walczyć o opiekę nad tym dzieckiem. Pierwszeństwo zawsze ma rodzic biologiczny i on jest tutaj najważniejszy. Ten drugi rodzic, czyli tak zwany rodzic społeczny, który, tak jak mówię, dzisiaj w świetle polskiego prawa jest dla tego dziecka obcą osobą. Uważam, że musimy w jakiś sposób te kwestie uregulować. Mówimy, a to będzie uregulowane w tym ustawie, czy nie? Mówimy o przysposobieniu wewnętrznym, czyli tylko o tych dzieciach, które dzisiaj już w tych rodzinach tęczowych się wychowują. Ja nie używam słowa adopcja. Ono, boi się pani tego sformułowania? Nie, ono budzi jakieś negatywne emocje, natomiast tak jak mówię, podkreślę raz jeszcze, chodzi o kwestię przysposobienia, chodzi o kwestię prawa dziecka do rodziny. Znam wiele tęczowych rodzin, żyjących na wsi, żyjących w mieście, które, tak jak mówię, wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe, wspólnie wychowują dzieci i mówią nam o tym, opowiadają nam o tym, jakie problemy napotykają w życiu codziennym. I mówimy o sytuacji, kiedy wszystko jest dobrze, ale w sytuacji, w której jeden z tych rodziców zachoruje, czy jeden z tych rodziców umrze i tak naprawdę to dziecko nie posiada żadnej innej najbliższej rodziny, a takie sytuacje też w Polsce są, to pomimo, że dziecko to było wychowywane na przykład przez tego drugiego rodzica przez 15-20 lat, dla państwa polskiego, w świetle prawa, dla tego dziecka ten człowiek jest obcą osobą i nie ma żadnych praw do tego dziecka, ale to dziecko też nie ma praw. Ustawa o związkach partnerskich jest ustawą o prawach i o obowiązkach. Czy osoby będące w związku partnerskim będą mogły zalegalizować swój związek w Urzędzie Stanu Cywilnego? Tak, bardzo mi na tym zależy. Myślę, że to jest symboliczne, żebyśmy dali prawo ludziom, którzy w tej ustawie o szczęściu, którzy się kochają, do tego, żeby iść do Urzędu Stanu Cywilnego i sformalizować ten swój związek w Urzędzie Stanu Cywilnego. To czym to się będzie różniło od małżeństwa? No, panie redaktorze, tych różnic pomiędzy związkami partnerskimi a małżeństwem będzie kilka. Jak będą szczegóły tego projektu i będzie on procedowany i będzie zgoda wszystkich ministrów, to będziemy. Ale to jest ważne, dlatego że to jest jeden z zarzutów do tej ustawy, że to się w gruncie rzeczy niczym nie różni od instytucji małżeństwa. No, ale dzisiaj osoby w związkach jednopłciowych nie mogą zawierać ani związków partnerskich, ani nie mogą zawierać małżeństw, więc tak naprawdę na tym się skupiamy. Rozumiem, ale czy paradoksalnie nie ogranicza pani wtedy manewru dla tych, którzy nie są do końca przekonani w tej chwili do takiej ustawy o związkach partnerskich? Wiem, że wkrótce pojawią się sondaże, które będą pokazywały nastawienie społeczeństwa do nie tylko kwestii związków partnerskich i tej regulacji, nad którą ja pracuję, ale także do przysposobienia. Wydaje mi się, że w społeczeństwie ta zmiana dokonała się już dawno, bo dzisiaj każdy z nas zna kogoś, kto żyje z inną osobą, tej samej płci, w związku partnerskim. Tak jak mówiłam, bardzo często wychowuje dzieci. I to nastawienie przez to się zmienia. To znaczy, kiedy mówimy w jakimś takim, bez kontekstu i ta dyskusja toczy się w jakiś taki abstrakcyjny sposób, to te nastroje są różne. Ale kiedy okazuje się w naszym codziennym życiu, że osobą nieheteronormatywną jest nasz fryzjer, nasza przyjaciółka, nasza sąsiadka, nauczycielka naszego dziecka, a potem okazuje się na przykład, że ta kobieta żyje z inną kobietą, że razem wychowują dzieci, to nastawienie bardzo się zmienia. Ja myślę, że my przeszliśmy tą drogę. Proszę zwrócić uwagę w Europie. To, co się wydarzyło. To znaczy kolejne państwa bloku postsowieckiego faktycznie dokonują już takiej zmiany. Myślę, że to jest naprawdę już czas na Polskę. Musimy zmienić temat, bo bardzo mi zależy, byśmy też porozmawiali o aborcji. Trochę pani wspomniała o badaniach. Ja też mam badania dotyczące aborcji. Przypomnę, to już pojutrze będzie się zajmował aborcją Sejm. Dzisiejsze badania SW Research dla Rzeczpospolitej. 43% chce zliberalizowania ustawy, ale uwaga, 37% chce powrotu do kompromisu aborcyjnego, a 13% w ogóle uważa, że albo
aborcja powinna być całkowicie zakazana, albo przepisy powinny pozostać w obecnym kształcie. Inne badania z kolei dla faktów TVN, opinia 24, 50% chce złagodzenia, 41% bez zmian, 7% chce zaostrzenia. Społeczeństwo, widać, jest zdecydowanie podzielone i w tej sprawie. Nie ma jasnej i takiej zdecydowanej odpowiedzi. Państwo chcecie liberalizować przepisy aborcyjne. Tak, dlatego że liberalizacja prawa aborcyjnego to jest danie kobietom wyboru. Rocznie. Nawet jeżeli połowa ludzi się z tym nie zgadza. No tak, tylko panie redaktorze, jeżeli rocznie, znaczy możemy, jeżeli jako politycy, a my na lewicy jesteśmy propaństwowi, chcemy wziąć na siebie odpowiedzialność, a uważam, że powinniśmy, za to, żeby tworzyć prawo przyjazne obywatelom i obywatelkom i bierzemy pod uwagę fakt, że mamy przekłamane rządowe statystyki, w których jest tylko 107 aborcji rocznie, bo prawicy wydawało się, że jak zakaże aborcji i te statystyki będą malały w tych rządowych statystykach, to będzie okej, bo aborcja zniknie. No ona nie zniknęła. I z drugiej strony mamy tą prawdziwą rzeczywistość aborcyjną, w której wiemy, że po prostu 120 tysięcy kobiet rocznie ciąże przerywa. To moim zdaniem, po pierwsze, w szerokim pakiecie praw reprodukcyjnych powinniśmy mieć łatwiejszy, dofinansowany dostęp do antykoncepcji, szczególnie dla osób i dla kobiet młodych, uważam. Później powinniśmy mieć łatwiejszy dostęp do tabletki dzień po, co już się dzieje dzięki pracy minister zdrowia Izabeli Leszczyny, ale musi być tam także dostęp do przerywania ciąży. Dzisiaj mamy dwie przesłanki. Przed wyrokiem tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego mieliśmy trzy, ale to prawo nie działało, to było prawo martwe. Po 56 roku aborcja w Polsce była legalna, do Polski przyjeżdżały kobiety z całej Europy, żeby u nas przerywać ciążę. Dzisiaj Polki wyjeżdżają, wczoraj Holandia rozmawiała o tym, jak pomóc Polkom za pomocą telemedycyny zdobywać tabletki po to, żeby mogły przerywać ciążę. To znaczy, będziemy absolutnymi hipokrytami, jeśli tego prawa nie zmienimy, bo będzie tak za kilka miesięcy, jeśli nie zmieni się prawo aborcyjne, że kobiety w Polsce nadal będą ciążę przerywały, będą zamawiały tabletki, państwo holenderskie będzie im w tym pomagało, a my będziemy udawać, że tego nie widzimy, że o tym nie słyszymy i że nie chcemy mieć z tym nic wspólnego. To znaczy, ja wiem, że konserwatywni politycy uwielbiają czyste ręce i czyste sumienie, ale rolą państwa jest tworzyć takie prawo, które będzie odpowiadało na potrzeby tych, którzy z tego prawa korzystają. Pani minister, jeszcze chciałem pani przytoczyć jedno badanie, bo one są bardzo ciekawe. Uwaga, 83% badanych przez IBRIS opowiada się za liberalizacją obecnie obowiązujących przepisów aborcyjnych, ale badanie było robione w marcu 2023 roku. Wtedy o aborcji mniej mówiliśmy. A tak dzisiaj aborcja stała się tematem kampanii wyborczej, sporu politycznego, także w łonie rządzącej koalicji. Zastanawiam się, czy takie rozbuchanie, czy rozhuśtanie nastrojów społecznych sprzyja sprawie, czy też jej przeszkadza. No, jeżeli chcemy dalej udawać, że nie obiecaliśmy, a obiecaliśmy w kampanii wyborczej wszyscy, i wszystkie siły polityczne, które są w rządzie koalicji 15 października, że kwestie praw kobiet zmienimy, że zagwarantujemy kobietom poczucie bezpieczeństwa, to musimy to zrobić. Chociaż ja powiem szczerze, jestem też realistką. Dlatego na czwartkowym prezydent czytaniu... tego nie podpisze. Chociaż jestem, no tak, ale to rząd musiałby wziąć urlop i Sejm też na te następne kilkanaście miesięcy do czasu, aż prezydent ustąpi naturalnie ze swojego stanowiska, bo właściwie można powiedzieć, że żadnej ustawy prezydent dzisiaj nie podpisze. Ja myślę, że najważniejsze jest to, ja będę wnioskodawczynią projektu o liberalizacji prawa aborcyjnego do 12 tygodnia. Nie wiem, jak to się skończy. Chciałabym, żebyśmy wszystkie projekty skierowali do komisji, żebyśmy zrobili prawdziwe wysłuchanie publiczne. Myślę, że opinie na temat aborcji wynikają także dzisiaj z niewiedzy. Dzisiaj ciąży przerywa się w domu za pomocą tabletek. To jest legalne, nikt kobiety nie ściga. Dzisiaj mamy problem z tym, że z artykułu 152 kodeksu karnego, czyli pomocnictwo w aborcji, są ścigane działaczki aborcyjne, są ścigani najbliżsi, czyli mąż, matka, koleżanka, przyjaciółka. Takich spraw mamy setki rocznie, ale także lekarze. Lekarze, którzy po prostu pomagają kobietom. Więc być może najlepszym nowym kompromisem, niezależnie od tego, jak bardzo nie lubię tego słowa, bo ten zgniły kompromis był po prostu zakazem, byłoby poparcie wszystkich sił politycznych dla dekryminalizacji albo depenalizacji pomocy związania. Aborcja pozostaje nielegalna, ale nie będziemy nikogo ścigać za to, że kobiecie na przykład do 12 tygodnia pomoże przerwać ciążę. Za to, że lekarze będą wykonywali swoją pracę, za to, że matka, takich przykładów mamy setki, kupi swojej córce bilet do Anglii albo bilet do Holandii po to, żeby mogła pojechać tam przerwać ciążę. Tak mówi Katarzyna Kotula, ministra do spraw równości, gościni rozmowy popołudniowej w radiu RMF FM. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.